Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem jest to poradnik, jak sami widzicie, do Wiedźmy. I teraz tak, nagrałem właśnie niedawno, w sumie przed chwilą, poradnik do Pupili. Prawie pół godziny gadania, powiem wam, że jest dosyć wyczerpujące, więc teraz sobie nagramy dwa takie krótsze poradniki, mianowicie do Wiedźmy i do Kowala. A później nie wiem, czy one się pojawią jeden po drugim, czy może będą przeplecione czymś innym. Aczkolwiek jeśli się pojawią jeden po drugim, to raczej będzie to odcinek dzień po dniu, żeby nie robić dwa dni przerwy pomiędzy takimi krótkimi odcinkami. Okej, więc może przejdźmy sobie od razu do poradnika. Aby wejść do Wiedźmy, należy mieć 66 poziom. No i żeby sobie tutaj właśnie wejść, to musimy tak dwa razy kliknąć na gabinet magii, bądź też wejść w gabinet magii i tutaj tą niepozorną księgę kliknąć i już jesteśmy u Wiedźmy. Co daje nam Wiedźma? Wiedźma zbiera każdego dnia jakieś tam rzeczy. Mogą być to talizmany, mogą być to... to jest talizman, mogą być to buty, no wszystko oprócz tak naprawdę tarczy, bo tarczę ma tylko wojownik, więc jakby inne klasy by były wyłączone z danego dnia, żeby jej coś oddać. I ona nam płaci za to podwójną stawkę, czyli jeżeli sprzedamy w sklepie, załóżmy, poczekajcie, sprzedamy sobie w sklepie na przykład tą klatę i ona jest warta 185 tysięcy, to u niej, jeśli by ona zbierała właśnie napierśniki, czyli klaty, będzie ona warta ile? 390 tysięcy? Dobrze ja mówię? Nie, co ja mówię? 370 tysięcy, no. Nie jestem dobry z matematyki, także wybaczcie. Okej, więc teraz tak. Wchodzimy sobie do tej Wiedźmy jeszcze raz i po co to jest? Ano jest to po to, aby zdobywać takie czary, które widzicie tutaj na górze. Cały serwer się jakby zbiera na dany czar, cały serwer wrzuca coś do kociołka, oprócz tego, że właśnie wrzuca i dostaje za to podwójne pieniądze, też zbierają się takie procenty, ja wam tutaj pokażę może na paladynie, bo tutaj jeszcze nie mamy żadnego czaru, jak widzicie tutaj jest to puste i jak widzicie mamy zebrano 66,26%. I teraz tak, czary są jakby losowo, na każdym serwerze jest inna kolejność tych czarów, więc no nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co akurat Wiedźma nam wylosuje. Powiem tak, pierwsze kilka tam, cztery czary dosyć długo się zbiera, natomiast później już to idzie praktycznie z dnia na dzień, więc jest to szybciej. Jak widzicie tutaj ona potrzebuje pasów, a tam na W35 potrzebowała talizmanów. Okej, i teraz tak, tutaj jak widzicie już mamy wszystkie czary i Boże, te dźwięki naprawdę irytują. Tutaj mamy wszystkie czary odblokowane i teraz tak, ona nadal zbiera przedmioty, ale już nie ma tutaj tych procentów, bo już nie mamy żadnego czaru do odblokowania. Jakie są dostępne czary? Czar na piwo, któremu... Poczekajcie, czar na piwo, czyli możemy tutaj zamiast 10 piw, tak jak na starcie serwera, możemy sobie... Gdy się z nim uporasz, inaczej ludzie będą gadać, że upijam cię w robocie. No już skończyłeś? To super. Poczekajcie, da się w ogóle te dzi... Oj, nie tu. Da się jakoś... Kurde no. Da się jakoś te dźwięki wyłączyć? Nie no. Ogólne mam na 10%, dźwięki otoczenia mam wyłączone, oni tak gadają, dobra, mniejsza z tym. Dobra, jak widzicie tutaj zamiast 10 piw, tak jak na starcie serwera, mamy do wypicia 11. I to piwo jest darmowe. Jeśli zrobimy sobie te 100 awanturniczości, jeśli gramy bez grzybów, to możemy sobie jedno piwo wypić i nie pobierze nam to grzyba. Oczywiście jeżeli mamy ten czar i jeżeli mamy ten czar kupiony. Czary kupujemy za golda, nie jest to jakoś dużo pieniędzy i pamiętajcie, że zaczarowywujemy swoje itemki. Tutaj jest to na przykład piwo na pas, czyli tutaj. Jak widzicie mamy czar, dodatkowe piwo, jedno na dzień. Jest to napisane na fioletowo. I jeśli zmienilibyśmy ten pas, to musimy ten czar kupić od nowa. Aczkolwiek, tak jak mówię, są to tanie czary, więc nie ma z tym jakby problemu. Kolejne to jest zaczaruj swoje obuwie, aby skrócić czas swych przygód, czyli misja, która w teorii trwa na przykład 7,5 minuty, będziemy ją wykonać 7 minut.
Kolejne. Zaczaruj swój amulet, aby częściej znajdować przedmioty podczas swych przygód. I z tym czarem jest tak. Ja go ogólnie nie polecam. Tutaj na secie do robienia awanturniczości nie mam zaczarowanego amuletu. Dlatego, że na przykład w taki event jak Skarby Lasu znajdujemy częściej itemki zamiast właśnie paczek. Tak samo w ogóle podczas robienia awki możemy znaleźć częściej itemki, a na przykład nie owocki dla pupili czy coś takiego. Więc tego czaru generalnie nie polecam stosować. Czarna broń jest bardzo ważna, zwiększyć obrażenia krytycznych ciosów, więc to polecam sobie zaczarować, no bo to jest dosyć istotne. Zaczaruj swoje nakrycie głowy, aby otrzymywać dodatkowe punkty doświadczenia podczas swych przygód, no to też jest wiadomo ważne. Pierścień, aby znajdować więcej złota podczas swych przygód, ważne. Rękawica, aby częściej wyciągać broń jako pierwszy, bardzo ważne. Aby znajdować więcej grzybów podczas zadań, wiadomo. No i swój talizman, by zwiększyć szansę na upływ na jazdach innych graczy, to chodzi o twierdzę, więc również je... Twierdzę? Chyba twierdzę. Albo arenę? Nie wiem, w każdym razie warto to zaczarować. Tak jak mówię, wszystkie czary są warte jakby kupienia, oprócz właśnie tego amuletu. Okej, teraz tak, jeszcze na koniec, co warto wspomnieć. Miecz zemsty, ten czar, czyli czar na miecz i czar na rękawice, należy zaczarować tutaj u swoich towarzyszy. Jak widzicie, ja tutaj u towarzyszy nie mam nic kupionego oprócz tych dwóch czarów. Teraz, bo tam niedawno była aktualizacja, gdzie to ułatwili, nie trzeba było tam znajdować miecza na siebie, czarować go, potem do kibla wrzucać, liczyć, że nam wypadnie dla odpowiedniego towarzysza, tylko po prostu sobie tutaj tymi strzałeczkami przewijamy i sobie możemy tutaj kliknąć czar dowolny, jaki chcemy, będąc u wiedźmy. Ja, jak widzicie, tutaj już mam pokupowane i na miecz, i na rękawice. Inne czary nie działają, więc nie ma co na nie wydać golda. O, tutaj jak widzicie, niecałe 2 miliony za czar. To jest zależne od levela. Na mniejszym levelu to jest tańsze, więc no nie ma się co tutaj przejmować. No i tyle. Tak jak mówię, teraz już jak mamy wszystkie czary, to nie ma tych procentów, ale wiedźma nadal zbiera itemki, nadal można dzięki temu się bogacić, zwłaszcza jak mamy jakiś itemek warty 10 milionów, no to wrzucić go do wiedźmy i mamy odłożyć go sobie w ogóle w EQ warto, potem jak wiedźma będzie akurat go chciała, to wrzucić do kociołka i mamy 20 milionów, czyli na przykład w moim przypadku są to 200 te siłki, więc jest to przydatne. Okej, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ten krótki poradnik wam się podobał, jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, suba, jeżeli jeszcze nie subujecie, i komentarz, czy coś pominąłem, czy coś źle powiedziałem, poprawcie mnie, co mogę nagrać, też jakieś sugestie standardowo. Trzymajcie się i cześć!